Od poniedziałku 20 kwietnia poluzowane zostały rygory sanitarne obowiązujące od kilku tygodni w naszym kraju. Zmieniły się zasady przemieszczania w przestrzeni publicznej, zasady robienia zakupów i uczestnictwa w mszach świętych. Gliwicki biskup wydał specjalny dekret zezwalający na odprawianie mszy świętych w parafiach naszej diecezji przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności. O to, jak wygląda realizacja tych postanowień w praktyce, zapytaliśmy księdza Bernarda Plucika, proboszcza Gliwickiej Katedry. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Od poniedziałku, od 20, wierni mogą uczestniczyć tutaj w poszczególnych kościołach, w nabożeństwach, mszach świętych. Na bardzo konkretnych zasadach. Te zasady są następujące. Jeden wierny na 15 metrów kwadratowych. W wypadku katedry, katedra ma 1650 metrów kwadratowych, więc jest to około 100 wiernych, konkretnie 100 wiernych, tak żeśmy to rozmieszczali w ławkach. Są wyznaczone miejsca w odległości każdego wiernego 2 metrów, zachowaniem tej odległości 2 metrów i tam można zajmować miejsca. Są karteczki na ławkach właśnie z taką informacją, tutaj można usiąść, a są też takie właśnie miejsca, tu siadać nie wolno. No jak ta selekcja, bo to tak dziwnie może brzmi selekcja. No na razie myślę w tygodniu nie ma takiego problemu, bo w poniedziałek o godzinie 8 w katedrze uczestniczyło 20 wiernych w czasie mszy świętej, wieczorem 15, dzisiaj we wtorek o 8 uczestniczyło 35, więc no to wszystko jeszcze jest z ogromnym takim rzeczywiście no miejscem dla tych, którzy mogliby jeszcze przyjść. Myślę, sytuacja będzie troszeczkę trudniejsza w niedzielę, ale te zasady muszą być jasne i rygorystyczne. Wejdzie i zajmie miejsce tylko ten, no kto będzie mógł w tym wyznaczonym miejscu rzeczywiście się znaleźć. Też jeszcze można być, no nie wiem, w przedsionku, można być na zewnątrz kościoła, jeśli komuś to będzie odpowiadać. Niedzielne msze święte są już w normalnym takim układzie. Dzięki tutaj życzliwości telewizji Imperium transmitowana będzie msza o godzinie 10 i o godzinie 17. I dlatego my też dalej apelujemy, chcielibyśmy uczestniczyć w tych właśnie transmisjach, ponieważ wtedy też potrafimy zadośćuczynić obowiązkowi uczestniczenia w mszy świętej, a ksiądz biskup też mocno to podkreślił, że te nowe zasady, zgodne z wszystkimi wytycznymi i państwowymi, i tymi wytycznymi właśnie, które on wskazał, te zasady są dalej mocno powiązane z dyspensą od udziału mszy świętej niedzielnej i świątecznej. Więc zapraszamy, ale ciągle z tą ogromną rozwagą, by rzeczywiście tutaj nie naruszyć w jakimkolwiek stopniu tego prawa.